Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Jakieś czas temu przyjechały do mnie nowe pasty termoprzewodzące od firmy Genesis. Są to Silicon 700 i Silicon 800. Za chwileczkę o nich dokładnie jeszcze Wam opowiem. I postanowiłem, że przy okazji ich testu również porównam te pasty termoprzewodzące do kilku innych past, które są czasem popularne, a czasem ja używam w serwisie, żebyście mogli zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy dosyć znanymi pastami, które można nabyć w sklepach internetowych Silicon 700 i Silicon 800 przyjeżdżają w takich dwugramowych tubkach razem ze szpatułkami do rozprowadzania na procesorze. Z 700 ma termoprzewodność na poziomie 8,3 WMK a 800 ma na poziomie 11 WMK więc różnica jakaś tam jest dodatkowo postanowiłem, że przetestuję jeszcze też jakiś czas temu przyjechała do mnie pasta od korsarzy. nowość, która w tym roku pokazała się na rynku. Jest to pasta, która ma dosyć małą termoprzewodność, mianowicie 3,8 MWK, czyli wata na metr Kelwina. I sprawdzimy sobie też pasty Pactum PT2, popularną pastę od Silentium PC, która jest dodawana do wszystkich chłodzeń tego producenta i jako wzorcową weźmiemy Thermal Grizzly Cryonaut. Sprawdzimy to wszystko na moim poprzednim testbenczu. Jak wiecie, wymieniałem testbencha. To jest płyta Z270, Z270 od Aurusa Gaming 8. Będzie tutaj Procek 7700K. Mój Procek, który już sporo przeżył, ale jeszcze działa. On jest oskalpowany przeze mnie i będzie ustawiony. Prawdopodobnie ustawię go na 4800 MHz. To jest akurat dobra sztuka. Ona się kręci na 5200 MHz. Natomiast z racji tego, że postanowiłem, iż użyję popularnego, bardzo często wybieranego przez Was Fortysa trójki, z racji tego właśnie, po pierwsze, że jest popularny, po drugie, że pasta przewodząca ma wspomagać nasze chłodzenie, więc nie sztuką jest dać najwydajniejsze chłodzenie AJO i sprawdzić w wynikach, że prawdopodobnie te różnice w temperaturach nie będą tak duże jak właśnie po zastosowaniu takiego powietrznego chłodzenia na podkręconym procesorze, bo wtedy chyba według mnie przynajmniej tak mi się wydaje, sprawdzimy to moją teorię najlepiej widać tą różnicę właśnie pomiędzy tymi pastami termoprzewodzącymi, jak dobrze odprowadzają ciepło z procesora właśnie do naszego w stacji tego że nie mam niestety zbyt dużo czasu i nie mam czasu na wygrzewanie każdej z tych past przewodzących, bo tak się powinno robić przez 2-3 dni pracy. Wygrzewanie, notabene, ja to już powtarzałem parę razy, ale powtarzę jeszcze, powtórzę jeszcze raz dla osób, które nie wiedzą: wygrzewanie to nie jest wygrzewanie termiczne pasty przewodzącej. Wygrzewanie to jest danie czasu paście termoprzewodzącej na dobre ułożenie się pod kulerem, pod chłodzeniem czy jest to blokopompa, czy jest to chłodzenie powietrzne, nieważne, po dwóch, trzech dniach użytkowania, normalnego użytkowania sprzętu, ta pasta termoprzewodząca układa się w sposób nieidealny, ale najbardziej optymalny odnośnie sposobów, w jaki ją zaaplikujemy i w jaki się tam rozłoży pod tym chłodzeniem. No generalnie trzeba sobie dać chwilę, 2 trzy dni właśnie po aplikacji nowej pasty, żeby sprawdzić, jak de facto wyglądają te temperatury. One powinny być troszeczkę niższe niż Nałożenie takiej pasty, która będzie wygrzewana przeze mnie przez jakieś 2-3 godziny, niestety przed każdym testem, bo nie mam na to niestety więcej czasu. Także zobaczymy tego serwisowego testowego odcinka na temat past termoprzewodzących na bazie na przykładzie Genesisa Silicona 700 i 800. Zaczynamy od Cryonauta, żeby wszyscy pretendenci mieli równe szanse. To rozsmaruję równo pastę po całym IHS-ie procesora, żeby nie było, że jest źle położona, że tutaj nie dociska, tam dociska, że z tej strony jest OK, z tamtej jest nie OK. Więc zachowując równe szanse, po prostu każdą pastę będę rozsmarowywał po IHS-ie równo na całą jego powierzchnię. 15 minut minęło, pierwsza pasta Thermal Grizzly, temperatura zaczyna 22,8 stopnia. I jakie mamy temperatury? Jest 79 stopni. Yy, procesor ustawiony na 4800 MHz na napięciu 1,33 w biosie i maksymalne, tak jak powiedziałem, 79 stopni Celsjusza. To teraz, moi drodzy, czas na aplikację PT2 Pactum PT2. Też ja będę rozsmarowywać, żeby było równo nadmiar. Oczywiście zdejmę, ale zawsze daję więcej, a potem sobie ściągam tą końcóweczkę, która zostaje po równomiernym rozłożeniu jej na ich Nie jest to proste, łatwe i przyjemne zadanie, ale mamy pewność, że wszystko będzie równo tutaj rozsmarowane i będzie dobry styk i przewodzenie. Paktum PT2, moi drodzy, temperatura otoczenia tutaj na dole 22,1 stopnia Celsjusza, widać, widać a procesor osiągnął 84 stopnie Celsjusza, więc nie licząc delta, tylko licząc, tam będzie różnica w delcie oczywiście, tylko licząc taką temperaturę o, na oko to jest już 6 stopni policzymy później delta w tabelce, szybko Wam wrzucę i przechodzimy do kolejnej pasty, teraz będzie pasta Corsera TM30 i aplikujemy Corsera proszę bardzo, TM30 Smorujemy sobie dosyć rzadka pasta Przypomina MX-2 troszeczkę w konsystencji, czyli taka wodnista lekko, pływająca. Na, pe na pewno o wiele prościej się rozsmarowuje po ihs niż poprzednicy. Wypada m, bardzo podobnie jak Pactum PT2, 84 stopnie. Eee, ustawienia podstawowe oczywiście takie same. Dobra, teraz przejdziemy do klubu programu, czyli do past od firmy Genesis. Zanim wyłączę jeszcze HWinfo, Info, to Wam pokażę temperaturę otoczenia, jaką mamy tutaj. 22,5 stopnia, 22,4 stopnia. Tak? 22,4 i tyle zapisuję. Z pastami natyka Genesisa dołączone są ściereczki i nasączone alkoholem izopropylowym do usuwania pasty termoprzewodzącej starej, pasty termoprzewodzącej z procesora. Także miły dodatek i zaczynamy od mm, 700. Zobaczymy, jaką ma gęstość. Też jest dosyć rzadka, nie aż tak rzadka jak. MT30 Corsera, ale też dosyć taka będzie prosta w rozprowadzaniu. Sorry za ostrość. 15 minut minęło. Silikon 700 od nateka. Temperatura otoczenia 22,6 stopnia i temperatura procesora 82 stopnie. Więc lepiej od MT30, lepiej od PT2. Ale <laughs> przepraszam, jest dziwnego. Pasta ma. Termoprzewodność na poziomie 8,3 WMK, czyli lepiej od PT 2 o ponad 3 WMK i lepiej o 5 od Corsera, także sporo. Aczkolwiek ta różnica w temperaturach będzie dopiero widoczna, jak policzymy temperaturę delta, chociaż ona nie ma jakichś zbyt dużych wahań. I przed nami ostatnia pasta Silicon 800. Konsystencja taka sama jak 700, czyli dosyć rzadki. Rozprowadzę go tak samo jak każdą z poprzednich past. No i sytuacja z 800 wygląda następująco. Temperatura otoczenia 23,3 stopnia Celsjusza i temperatura. Na procesorze 82 stopnie. Oczywiście zaraz Wam pokażę tabelki delta, bo to w delta zupełnie inaczej wychodzi te różnice są dużo większe niż w temperaturach, które przed chwilą widzieliście na szybkim teście. Także zapraszam do szybkiego podglądu, jak to wyszło w całościowo. A potem kilka słów podsumowania. Patrząc na tabelki, wygrywa bezsprzecznie krajona. Od 56,1 stopnia temperatura delta. Dalej idąc na drugim miejscu jest silikon 800, 58,7. To jest ponad 2,5 stopnia różnica pomiędzy krajonautem a tą właśnie tą pastą silikon 800. Na trzecim miejscu uplasował się silikon 759,2 stopnia i później Corsair TM30, 61,6 stopnia i na końcu PT2K 61,9 stopnia. Jest tutaj bardzo zaskoczony, ponieważ po pierwsze Corsair TM30, tak jak mówiłem wcześniej, ma sporo, niższy, sporo niższą przewodność niż pt 2 więc powinien wypaść co najmniej identycznie o ile nie gorzej. Jestem pozytywnie zaskoczony silikonem 800, który jest bardzo, bardzo blisko krajonauta. Przewodność krajonauta to jest 12,5 WMK, natomiast przewodność tego silikona 800 od Nateka to jest 11 MWK, czyli ta różnica jest praktycznie tylko w 1,5 W na metr Kelwina, więc niewiele. Jestem pozytywnie zaskoczony tymi dwoma pastami od Genesisa. Myślałem, że wypadną gorzej, ponieważ są to tanie pasty. Jak widać w tym przypadku, co tanie nie znaczy, że złe. I niedobre. 700 kosztuje około 15 zł za 2 gramy, czyli za taką strzykawkę, którą tutaj trzymam w ręku. 800 za 2 gramy zapłacimy około niecałych 20 zł, więc uważam, że jest to bardzo dobry stosunek do wydajności, do tego co sobą reprezentują. Co prawda, ten wynik 800, patrząc na jej przewodność cieplną, która jest niewiele niższa od krajonauta, powinien według mnie być troszeczkę lepszy i w tym przypadku. Pytanie jest takie, czy warto dopłacać te 5 zł do 800 czy też pozostać przy 700, która kosztuje 5 zł mniej, ale umówmy się, że to wszystko zgrywa się w budżecie około 20 zł, a nie 200 zł. Więc myślę, że tę piątkę można dla Świętego Spokoju dopłacić i kupić tego Genesisa Silicon. 800. Przy okazji zobaczyliście, jak wygląda sprawa z pastą termoprzewodzącą od Corsera MT-30. Nie wypadła najgorzej, pomimo tego, że ma najniższą przewodność cieplną na poziomie 3 z groszami. Wypadła bardzo podobnie jak PT-2 od Silentium PC. No i oczywiście król wydajności Kryonaut, ale dzisiaj nie robiliśmy testu, która najwydajniejsza tylko chciałem porównać i pokazać Wam, jak te nowe pasty od Genesisa wypadają na tle popularnej konkurencji, no poza Corserem, bo to dosyć świeża i nowa pasta na rynku. Ode mnie to tyle, dzięki serdecznie za oglądanie, dajcie mi znać w komentarzach, co Wy myślicie o tych nowych pastach, czy warto według Was, czy nie warto, linki do nich też znajdziecie w opisie pod filmem. Ja uciekam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Pozdrawiam Was, wideoblog Tech.